Witajcie moi drodzy. Dzisiaj od razu przejdę do rzeczy, ponieważ nie będę tutaj przedłużać. Będę jakimś głupkowatym, nieraz przeze mnie mówionym komentarzem. Otwieramy to, co dostałem dzisiaj dosłownie. Ciekawie to wygląda, powiem wam. Tak się wygłupiam. O, to jest ciekawe, patrzcie, pamiętacie odcinek z jaką tą grą było? Z Dr. Robotnikiem i Machine? Tam też gra była tak zapakowana, że tutaj był taki ręcznik, jak można powiedzieć. Na szczęście, moi drodzy, wyposażyłem się w moim pokoju w to urządzenie. Dosyć nieskomplikowane. No może dla jaskiniowców to będzie skomplikowane, nie? Dotknął się pokaleczą, to może będą wiedzieli, o co chodzi. No, tak to będzie. Dobra. Widzę, że to jest jakieś takie pudełeczko, takie malutkie. Nie zgadniecie z czym. Tam chyba było widać, taki to tytuł, chyba że był z nogami. Ridge Racer pierwszy na PlayStation 1. No, ja jestem zdziwiony. Niestety, na moją niekorzyść mam kolejny egzemplarz gry, która nie posiada instrukcji obsługi. Instrukcji, która powinna być moim zdaniem tutaj. Dlatego, że... W ogóle tutaj jest inne fajne opakowanie. Prawdopodobnie to opakowanie było robione... Tutaj tego nie ma. Ale jak widać, że to jest wersja Platinum tej gry, to widać, że ona była dopiero później wydana, że tak może 97-98 rok. Wtedy już wersje Platinum powoli wychodziły. I Ridge Racer jest premierowym tytułem na PlayStation 1. Pokazuje początkową, a właściwie potencjał wstępny gier pierwszych w 3D. No to jest dosyć ewolucyjna gierka, zwłaszcza z jakiego powodu, chociaż jedna ciekawostka jest taka, że ta gra zajmuje ogólnie 2 MB. I wyjmując tą grę, wyjmując z konsoli płytkę, można dalej zasuwać, ale niestety też są tracku i to jest właśnie najciekawsze, że zostało tutaj zastosowane coś takiego. No, ja tak jak powiedziałem, nie ma instrukcji, a na aukcji była instrukcja, ale niestety Allegrowicz mi napisał, że niestety, ale zgubiła się gdzieś instrukcja i no po prostu będzie tylko opakowanie z okładką i z płytą. No jak już widzieliście wersję Platinum, czekajcie, nie, dobrze. Czyli jak jest wersja Platinum, to niestety na druki na płycie są po prostu takie. Tak samo jest na PlayStation 5, prawdopodobnie na PlayStation 3 Essentials wersje też mają coś takiego. Chyba jest PSP Essentials. Nie? Chyba coś takiego. I właśnie są takie właśnie zwykłe płyty. Mam taką samą w Crashu 1 i jeszcze w Wipeoutie 2097. No i właśnie tak się przystaje płyta. Skromnie dosyć, ale mówię wam, że gra jest przednia. Właśnie stan płyty, ojej. No bo ta jest troszeczkę porysowana. Właśnie zaraz sprawdzę na moim playku dwójce, jak to będzie szło. Ale czemu kupiłem tą grę? Czemu właściwie dostałem tą grę? Już dlatego, że soundtrack w tej grze jest po prostu rzeźnicki. Tu dzisiaj, mimo że ta gra ma prawie 20 lat, w moim wieku prawie jest. Nie, starszy ode mnie o rok tak naprawdę, bo najpierw ta gra wyszła na automaty w 93 roku. A w 94 3 grudnia, czyli już
prawie 20 lat temu równo, a w tym roku to będzie 19 lat temu, właśnie wyszła wersja PlayStation wersja tej gry. I no i w Ameryce 9 września 95 roku wyszła w Ameryce ta gra i 29 listopada wyszła właśnie u nas. 29. Chyba dobrze mówię. I no i jeżeli kojarzycie serię Ridge Racer, to wiecie, że już chyba jest kilka tych części, nawet kilkadziesiąt można powiedzieć, bo nawet doszło do dziewiątki czy do dziesiątki, nie wiem. Ale właśnie, patrzę tu na opakowanie i ono jest niestandardowe. Zobaczcie, z tej strony mamy tutaj taki taki paseczek. Tutaj i z drugiej strony też. I w ogóle opakowanie jest zupełnie inne. Tutaj inaczej to wszystko zostało zaprezentowane. No powiem wam, że fajnie, fajnie. Nic tutaj specjalnego, takiego szału nie ma. Ale jednak jest pewien taki fakt, że no troszkę to opakowanie jest inne niż te, które posiadam, nie? No teraz będzie ciężko wsadzić tą grę niestety na półkę, bo już półka mi pęka. Chociaż... momencik. Musimy to rozpracować. Ach, ciemno tutaj, nie wiem czy było mnie widać w ogóle. Światło się pali? Nie w tą stronę to trzeba. Kij z tym. No tak to może wyglądać, nie? Powiedzmy. Ridge Racer. Ja planuję w przyszłym roku kupić chociaż trylogię Tomb Raider. Jedynkę, dwójkę, trójkę i chyba Last... Nie Generation, Revelation chyba tak. Czwarta część. I to chyba wszystko. I może na PS2 bym kupił właśnie jakąś Lara Crofta, ale to jeszcze nie wiem. Tak sobie tylko planuję, bo na PlayStation jednak ta gra jest dosyć dobra i muszę się przyznać, że to jest jeden z tytułów, które wyznaczyły piątą generację konsol, nie? Więc naprawdę świetnie wygląda. Tak samo jak GTA V, które naprawdę przedstawia świetnie wszystko to, co jest w siódmej generacji, nie? No. No i cóż, to by było na tyle z rozpakowania. Czekam na Raymana trójkę na Game Boy Advance. Mam nadzieję, że przyjdzie on szybko. No i jak dostanę pieniądze, to ja już sobie kupię doładowanie do Xbox Live i zobaczycie kilka gier, które ściągnę na mój, na moją konsolę, tak? Zobaczymy, co to będzie. Jeszcze się zastanawiam w ogóle, bo ja wiem, że mam kupić Sonic the Fighters, bo tam są fajne nawet osiągnięcia. Wiem, że mam Sonic the Fighters na PlayStation 2 w kolekcji Sonic Gems Collection, ale tam można powiedzieć, że dla osiągnięć można zdobyć tą grę. No i może jeszcze jakiś dodatek do jakiejś gry. Właśnie się zastanawiam, czy do Sleeping Dogs, czy do Mafii 2, nie wiem. Chyba dodatki jednak fajniejsze są w Sleeping Dogs, bo w Mafii 2 to tak trochę się to słabo przedstawia, nie? Więc nie wiem. No dobra, więc to by było na tyle. Ridge Racer, gameplay z tej gry będzie... nie wiem, trzeba będzie się nad tym zastanowić. No i kupiłbym sobie jeszcze drugie, kolejne doładowanie za 50 zł, bo 100 zł to nie dostanę prędko, więc no, kolejne doładowanie trzeba będzie zrobić już w przyszłym roku i będę musiał no właśnie, kupić te Detroit City Rampage przynajmniej, żeby było. No i myślę, żebym zakończył na pobieraniu, kupowaniu zdrapek na Xbox Live, bo tam za bardzo ciekawych gier na Xbla nie ma za bardzo, bo są te indie, które są dosłownie śmieszne. W Polsce ich za bardzo nie ma, są tylko takie arcade'owe w Polsce. No i bardzo dobrze, bo w sumie te indie to są bez sensu. I tak praktycznie żadna z gier indie nie ma osiągnięć, więc... Czemu jeszcze wychodzą takie gry? Nie mam pojęcia. I... nie wiem, i pudełkowe wersje gier, bo... potem tu już nie będzie neta i trzeba będzie zbierać te pudełkowe, nie? No. Dobra, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że będzie koks z tego.